Profesor Paco Zagadka kontynuował swoją opowieść. Czy pamiętasz, jak w poprzednim odcinku Freddy zabrał myszce ciszce głos? Uciekła z wyspy, ale była zrozpaczona. Na szczęście o wszystkim dowiedział się Paco, który postanowił jej pomóc. A właśnie, w poprzednim odcinku pytałem, jaki jest najstarszy instrument świata? It's a flute. Tak, to flet. Czy wiesz, że flet, który znaleziono w jaskini na terenie dzisiejszych Niemiec, ma ponad 40 tysięcy lat? Wykonano go z kości dużego ptaka. Podobno to był sęp. Jak pamiętasz, profesor i myszka Ciszka dotarli na wyspę Freddy'ego. Chcieli otworzyć skrzynię, w której Freddy ukrył głos myszki. And he said, "What are you doing here?" He locked us in the chest. And then you found us, Bobby. And we are here. Paco opowiadał, jak Freddy zamknął ich w skrzyni, którą później odnalazł Bobby w parku wysoko na drzewie i uwolnił przyjaciół. And that's all the story. Will you help us, Bobby? Of course, I can help you. So, let's go to the park to get back the voice. Bobby obiecał odzyskać głos myszki Ciszki i cała trójka wyruszyła na poszukiwania do parku. Bobby, but first you have to prepare yourself for the meeting with Freddy. He can't catch you. Paco nie chciał, żeby Freddy złapał Bobiego. Dlatego miś musiał się przygotować do ostatecznego spotkania i zaczął ćwiczyć. Oh no! Bobby, where are you? Bobby! Bobby! Tymczasem Freddy siedział sobie w swoim nowym mieszkanku na drzewie i słuchał głosu myszki Ciszki. La la, la la la, la la la. W tym samym momencie troje przyjaciół ukryło się w niedalekich zaroślach. Look there! Freddy is sitting on the tree! What has he got in this bottle? Myszka Ciszka! There must be your voice! In the bottle! Bobby chciał podejść po cichu do Freddy'ego, ale ten, kiedy tylko go zobaczył, zaczął uciekać. Po długiej gonitwie Freddy został złapany. Myszka Ciszka, catch your voice! Thank you, thank you, thank you! I can speak again, I can sing again! Myszka Ciszka odzyskała głos i z tej radości zaśpiewała. La la la, la la la, la 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 la. To płakał Freddy. I'm sorry. It's because nobody likes me. I have no friends. I can be your friend. Me too. Really? You're so good to me.
Please, take my bracelet. Thank you, Freddy. But I don't need it anymore. I have something more important. I have friends. Freddy, Myszka Ciszka, Bobby i Paco zostali przyjaciółmi. Może spotkasz ich znowu? Do zobaczenia w Biurze Tajemnic. Bye!